Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, kolejny raz, kolejny tydzień z placu Świętego Piotra. Pozdrawiam Was wszystkich, a tak gorąco pragnę uścisnąć i błogosławię Wam, szczególnie w domach modlitwy Świętego Ojca Szarbela. Ci, którzy modlicie się, którzy jesteście w tej więzi, łączności każdego tygodnia, każdego dnia, bo przecież w tych dobach modlitwy w różny dzień spotykacie się i codziennie, kiedy modlę się, proszę Pana Boga za Wami. Wczoraj, w piątek rano, również jak mogliście zobaczyć na portalu, dzisiaj sprawując Eucharystię w Bazylice Świętego Piotra, tak jak Wam obiecałem, szczególnie za tych, którzy jesteście wraz ze mną i nie tylko, że jesteście, że oglądacie, ale też wspieracie to dzieło ewangelizacji, tę misję, wspieracie przez Waszą modlitwę, a i też pomoc finansową. I za to Wam dziękuję i proszę Boga nieustannie o błogosławieństwo dla Was, bo jak wiecie, to są, wszystko wiąże się z kosztami, również i realizacja tych różnych programów, które możecie oglądać na naszym portalu. Za to Wam bardzo, bardzo wyrażam wdzięczność i tu nie zapominam, zwłaszcza w tym miejscu. I dzisiaj, wczoraj, kiedy modliłem się przy grobie też świętego Jana Pawła II, a przy tym grobie, jak mogliście się zorientować, wczoraj też był metropolita, nowy metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski i kardynałowie, biskupi, inni, także kapłani, Polacy, wszyscy gromadzą się zawsze przy grobie świętego Jana Pawła II, bo przecież to miejsce łączy nas tak bardzo i ta modlitwa stąd płynie i za Wami proszę. W tych wszystkich intencjach, które składacie w Waszych domach modlitwy, one mi są przesyłane, ja te modlitwy czytam, te Wasze intencje i przedkładam Panu Bogu. Kochani moi, rozpoczęliśmy kilka dni temu, bo w środę Wielki Post, kolejny raz w naszym życiu, środa popielcowa i to czas, ja nazywam to czas tego zatrzymania się, jakiejś głębszej refleksji nad swoim życiem, czas spotkania większego z Panem, bo więcej może, nie większego, więcej spotkania. Ja chcę więcej spotkać Jezusa. Są te przepiękne nabożeństwa, zwłaszcza u nas w Polsce, jakim jest, są gorzkie żale, to przecież tradycja polska, no ale i Droga Krzyżowa. W tych nabożeństwach uczestniczymy nie z tego obowiązku Wielkiego Postu, a z miłości do Jezusa. Chcemy być jeszcze bliżej tej wielkiej tajemnicy, wielkiego daru, który się dokonał, byśmy mogli mieć życie wieczne. Tak, bo Jezus ofiarował za nas swoje życie. Oddał za nas swoje życie. Został zdradzony przez człowieka i oddał życie. Nie tłumaczył się Pan Jezus. Pan Jezus nie tłumaczył się. Był niewinny, a wziął krzyż, by iść na Golgotę. I to też takie przesłanie, moi kochani, byśmy ten krzyż nas nieśli czasami w cichości, w milczeniu. W tych dniach ostatnio mówiłem o świętej libańskiej, poczytajcie o tej świętej Rawce, święta Rawka, która właśnie staje się dzisiaj też taką świętą na czas tego Wielkiego Postu. Przecież to ta siostra zakonna, która prosiła: Panie Jezu, dodaj mi więcej cierpienia. My zwykle prosimy: Jezu, pozwól, bym
bym wyzdrowiał, bym mógł się wyzwolić, bym powrócił do zdrowia, zwłaszcza ci chorzy proszą, prawda? A święta Rafka mówiła, daj mi cierpienia, chcę złączyć się z Twoim krzyżem. Jak wiecie, kanonizowana święta Rafka przez świętego Jana Pawła II, bodajże w roku 2001. I kiedy, bo wiele razy, jak wiecie, byłem w Libanie i kiedy przychodzi się tam przy klasztorze, gdzie jest jej grób, no rzuca się w oczy ta przepiękna figura jej, siostry zakonnej, która na swoich ramionach niesie biały krzyż. To jest niesamowity widok, bo przecież ona tyle cierpiała lat, ale przed śmiercią Pan Jezus daje jej łaskę, by mogła zobaczyć na jedną godzinę, przywraca jej wzrok, by mogła pożegnać się ze swoimi współsiostrami, tymi, które jej pomagały w tej jej drodze krzyża tutaj na ziemi. Dlatego świętą Rafkę przyzywam w jakiś sposób i proszę o wstawiennictwo za wami chorymi, którzy niesiecie ten ciężar krzyża, cierpiącymi nie tylko fizycznie, ale i duchowo, a także oczywiście, jak zawsze, prosimy świętego naszego ojca Szarbela, który przecież wciąż nas wspiera w naszych trudnych chwilach, które nikomu nie brakuje. Myślę, że każdy z nas przeżywa lepsze dni, gorsze dni, ale kiedy wiemy, że tworzymy jedną rodzinę wspólną i idziemy do Jezusa, idziemy razem, to wtedy jest dużo łatwiej. Zastanawiałem się, kochani moi, jaki wybrać temat. No, jesteśmy w czasie Wielkiego Postu, oczywiście to czas większego martwienia. Przypominam o post tak bardzo ważny, powstrzymanie się właśnie od spożywania mięsa, ale nie tylko, ale od ilości. Ktoś, różnie ludzie podejmują ten post, wybierają, bardzo ważne to jest, a także i ta modlitwa, no i jałmużna, abyśmy nie zapominali o tych, którzy potrzebują pomocy, o tych, którzy czekają na tę pomoc, więc w tym czasie Wielkiego Postu tak was serdecznie zachęcam, zwłaszcza was w domach modlitwy świętego Szarbela, byśmy stawali się tymi prawdziwie świadkami. Poszukajmy ludzi, którym trzeba więcej może poświęcić czasu, spotkać ich, trzeba im pomóc. Szukajmy tych osób potrzebujących, byśmy szli z tym otwartym sercem. To jest ten czas Wielkiego Postu. I tak myślałem nad tematem. No oczywiście Wielki Post, wejście w ten czas, to każdy z nas widzi przede wszystkim obraz z Ewangelii Wieczernika, no i oczywiście zdrady. Chrystus zdradzony przez Judasza. I tak sobie dzisiaj pomyślałem, może tematem będzie dobrym temat zdrady. Czymże jest zdrada? W małżeństwie najpierw. I tak się naprawdę trzeba zastanowić. Właśnie w tym miejscu myślę. Ileż tych zdrad małżeńskich jest? Kochani moi, czymże jest zdrada? Zdrada jest wielkim aktem egoizmu, ale też bazuje na przede wszystkim zdrada bazuje na kłamstwie. Tak, ludzie zaczynają kłamać, zaczynają unikać siebie, zaczynają mówić, przecież mam prawo do tego, bo ta druga osoba mnie nie rozumie, więc mam prawo do swojego życia, jedno mam życie, no bo się nie rozumiemy i tak dochodzi do tych zdrad. Mówi się o zdradach, moi drodzy, ktoś różne definicje tych zdrad może mieć, ale rozróżniają je na dwie. Zdrada fizyczna i ta zdrada emocjonalna, czyli ktoś się znowu ponownie zakochał, mimo że ma żonę, dzieci, mimo że żona ma męża
i dzieci, no ale mówi, cóż poradzę, na nowo odkryłem miłość. To jest, ktoś mówi, próbuje mówić, to jest ta zdrada, gdzie wchodzi właśnie ta kwestia nowej miłości, że to jest ta zdrada najgorsza, najtrudniejsza. No, potem jest ta zdrada fizyczna, że ktoś mówi tylko fizycznie, ale ja cały czas myślałem o tobie. Wielu ludzi idzie do domów publicznych, wielu mężczyzn i mówią, ja nie zdradziłem swojej żony. Jeśli to są w małżeństwie, czy też swojej dziewczyny, bo ja tylko fizycznie po prostu byłem tam, ale moimi myślami i moimi uczuciami jestem cały czas przy mojej żonie czy mojej dziewczynie. Przecież to jest zdrada. Nie ma takiego tłumaczenia, takiego wyjaśnienia, czy też po prostu mówienie, bo mąż mi nie poświęca czasu, więc ja znalazłam przyjaciela. No i mam przyjaciela. I czasami ktoś mówi, no w małżeństwie ma przyjaciela. Czy to jest zdrada mieć przyjaciela? Ale tu jest bardzo śliska kwestia. No bo zaczyna się ta przyjaźń. Od przyjaźni się zaczyna w małżeństwie. No i zaczynają się coraz więcej słyszeć. Telefon jeden za drugim, rozmowy, czasem dzisiaj przez Skype. No i jedno, drugie zaczyna. Jakoś mają małżonkowie mniej tematów do rozmowy. No bo ktoś już nie ma czasu dla drugiej osoby, bo ma przyjaciela, któremu powierza swoje sprawy życiowe, czasami zwierza się z intymnych spraw, zwierza się, mają już swoje tajemnice, mimo że ma męża i żonę. No i tu zastanówmy się, czy tu już jest zdrada? Myślę, że tak. I to jest tak cienka linia właśnie, moi drodzy, między przyjaźnią a rodzeniem się uczucia, bo to już się wtedy rodzi jakieś uczucie. Oni już za sobą tęsknią, oni są przylepieni do telefonu, oni wciąż rozmawiają, a z mężem czy z żoną, no ja mówię, kiedy już wracają, bo mówię, że to może przytrafić się, to może być, dotknąć im i mężczyznę w małżeństwie i kobietę, więc dlatego potem zaczyna się problem i to już się zaczyna zdrada. No oczywiście, kochani moi, zdradę dzisiaj trzeba powiedzieć w tym czasie no jakiegoś wielkiego czasu erotyzmu, czy też promocji w mediach różnych filmów, gdzie no próbuje się usprawiedliwić zdradę. Dla wielu wydaje się, że to tak nic takiego, nie? I jakże to jest bardzo smutne dzisiaj, kiedy nawet małżonkowie nie muszą wychodzić z domu, a mogą się zdradzać. Mówiłem przez telefon, a jeśli nie, to przez czat. Gorsze, nawet dochodzi tutaj do jakichś zdrad intymnych dużo więcej, kiedy mogą dzisiaj, przecież są te internetowe kamery, erotyczne, każdy o tym wie i oni zdradzają się, czy też widzą się, a mąż czy żona może być obok i nie wie o tym, że w sąsiednim pokoju dochodzi do zdrady, pomimo że ta osoba nie wyszła z domu. Szatan ma z tego wielką, wielką radość. Tak próbuje. Czy też zdrady dzisiaj, nie tak dawno, i to w niedługim czasie spotkałem się, przyszły na mnie na rozmowę osoby, które mówiły, no mój współmałżonek chce, bym mu mogła ukazać no jakąś taką dowód mej miłości większej i mówi, udajmy się zakosztować tego, jak to będzie, gdy spotkamy się z innymi parami, wymiana, czyli takiej zdrady z innym małżeństwem seksualnej. Ale nie uczuciowej, mówią. No przecież jak to może, nie można w żaden sposób nawet o tym myśleć. To jest grzech śmiertelny i
nawet gdyby był za owopólną zgodą tych dwojga, to jednak to jest ogromna, to jest zdrada. Zdrada. No bo ktoś mówi, zdrada jest wtedy, gdy ktoś, druga osoba nie wie. A za przyzwoleniem nie ma zdrady. Ktoś próbuje tak sobie to też wyjaśniać. Ileż jest tych spraw, słuchajcie, że ludzie szukają właśnie wyjaśnienia, próbują gdzieś po swojemu tłumaczyć zdradę, albo mówią, no może się przytrafić w wakacje, przyzwalają, no bo to wakacje, prawda? I ktoś inny mówi, no jaka tam zdrada, byłem pijany czy pijana, wyjazd z jakby taki zakładowy gdzieś tam ze znajomymi, no i, no ale już kiedy zacząłeś pić, to mogłeś przypuścić, takim, co, do czego może to doprowadzić. Właśnie człowiek musi wcześniej reagować, czy też gdy się spotykasz, gdy rozmawiasz. Musisz wiedzieć, że już jest przyzwolenie. Człowiek musi czuwać na tym, by nie przyzwolić na zdradę. Jednocześnie inni natomiast mówią, no dobrze, zdradziłeś mnie, to ja zdradzę ciebie, więc już jesteśmy kwita, więc już jest zdrada załatwiona. Nie było zdrady. Jak nie było zdrady? Pozdradzali się jedno i drugie, więc słuchajcie, to jest tak wiele problemów, które z pojęciem zdrady się łączą i dzisiaj to jest, kiedyś byłem w środowisku pewnych ludzi biznesu i nagle ktoś tam się otworzył i mówi, słuchaj, oni wszyscy mają żony, zdradzają te żony, mają jedną komórkę, drugą, no wciąż zajęci, żyją, przelatują z jednego kraju do drugiego na spotkania i tam mają też inne osoby i to jest coś niesamowitego, że człowiek potrafi tak żyć zdradą, że diabeł go tak potrafi uwiązać i nie widzi, męczy się. Jest taki przylgnięty, jest, no, to jest takie przylgnięcie szatańskie. Tam nie ma nic z piękna, to jest szatańskie i dlatego módlmy się w szczególny sposób, aby ludzie, którzy się powiązali w tych małżeństwach właśnie z innymi, zdradzając jedno drugie, by mieli siłę w Wielkim Poście przerwać te związki, by mogli na nowo odrodzić się w małżeństwie, w miłości małżeńskiej. Pewnie dziwicie się, dlaczego podjąłem taki temat, ale to jest ważny temat, dlatego że zdrada w małżeństwie wynika z braku wierności temu, co się przyrzekło, temu, wobec kogo się przyrzekło, wobec Chrystusa. Miłości małżeńskiej. Zdrada później w życiu nawet kapłańskim czy w innym, to też na tym wynika. Na braku właśnie tej wierności Chrystusowi. Zdrada jednocześnie w przyjaźni. To już inny temat, ale też jest zdrada przyjaźni. Ona też bazuje na jakimś egoizmie i kłamstwie, zakłamaniu, bo prawdziwa przyjaźń nigdy nie dopuszcza zdrady. Jeżeli ktoś mówi, przyjaciel, przyjaciółka zdradziła mnie, to ja mówię tobie tutaj z tego miejsca, on, ona nigdy nie byli twoim przyjacielem czy przyjaciółką. Dlatego módlmy się w szczególny sposób, kochani, w tym Wielkim Poście, w tym tygodniu, właśnie w intencji małżeństw, które mają w tym względzie problemy, czy też narzeczonych. Chłopak, dziewczyna mogą też się zdradzać. To już trzeba być w tej, jeżeli wyznali sobie miłość, przygotowują się do małżeństwa, trzeba uczyć się wierności. Trzeba uczyć się wierności. Módlmy się za nimi, by te małżeństwa były silne właśnie. Jeśli oni się nauczą wierności przed małżeństwem, to cóż dopiero później.
prośmy o to całym sercem. Kończę, kochani moi, tę katechezę dzisiejszą. Zdrada, taki miała temat, byśmy byli wierni naszym przyrzeczeniom, naszym postanowieniom również. I dziękuję wam za to, że znów byliście razem ze mną dzisiaj, jutro w niedzielę będę w Mediolanie, modlił się z różnymi też wspólnotami modlitewnymi, a także wśród tych, którzy należą do domów modlitwy świętego Szarbela. W poniedziałek również też koło Mediolanu. Pamiętam o was w modlitwie. Dziękuję wam za, jak mówiłem na początku, za każde wsparcie. Jeżeli możecie, to wspierajcie mnie każdego miesiąca, tam nawet finansowo na tym portalu, ponieważ no, te katechezy, cały portal i te wszystkie transmisje, reportaże, one wymagają środków materialnych każdego dnia, każdego miesiąca, więc dlatego bardzo wam dziękuję za wszelkie wsparcie na naszym portalu. No i w tym tygodniu przede wszystkim proszę was o modlitwę w intencji Ojca Świętego Franciszka i wszystkich biskupów, prałatów, tych, którzy są w Kurii Rzymskiej. Jak wiecie, od tej niedzieli rozpoczynają rekolekcje wszyscy w miejscowości Aricia, tutaj koło Rzymu, będzie te rekolekcje głosił jeden z ojców franciszkanów, teolog. Pamiętajmy cały ten tydzień o nich, o Ojcu Świętym w szczególny sposób i wszystkich Kurii Rzymskiej. Na tym kończę i czekam, zapraszam was za tydzień również na naszą sobotnią katechezę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.